dowcipnych sytuacji no, rzadko się zdarza, ponieważ my tutaj pracujemy w bardzo zawrotnym tempie. Przyjeżdżają koledzy z Warszawy i się bardzo dziwią, że to wszystko tak sprawnie i tak szybko, że tu nie ma czasu na jakieś pomyłki czy jakieś potknięcia. Dlatego mnie osobiście no, rzadko kiedy coś zaskakuje, a szczególnie właśnie coś, co ma jakieś tam żartobliwe zabarwienie. No, raz jeden pamiętam, taka sytuacja była, ale to ja ciągle na okrągło o tym wspominam, bo tak na dobrą sprawę innych śmiesznych sytuacji nie przypominam sobie. To był odcinek, kiedy miałem dać Fertkowi, wyciągając z teczki małą buteleczkę alkoholu, tak zwaną małpkę. No i w scenariuszu było, że i Kozłowski wyciąga małpkę z teczki. I oczywiście nasz przeuroczy pan rekwizytor Stefan przygotował mi wszystko. Mówię: Stefan, wszystko gra w porządku, wszystko masz w teczce. Zaczynamy ujęcie, kamery poszły. No i leci dialog na końcu: panie Fertku, a oto dla pana tu jeszcze niespodzianka, taka małpeczka. I wyciągam małpkę, zabawkę, taką pluszową. No oczywiście cała ekipa od razu padła ze śmiechu, trzeba było przerwać na moment zdjęcia. Stefan przyleciał: no ale przecież w scenariuszu było, że małpka. No ale Stefan: nie taka, na litość boską. Od tej pory zawsze mówię: cześć Stefan, jak tam małpka?